Ostatnio dostałem coś takiego, jest to bryloczek, który chyba pozostaje taką luźną interpretacją na temat Tamagotchi. Niestety już się wyczerpał, dosyć krótko działał, ale sentyment jest na tyle duży, że chyba faktycznie, jeżeli będzie możliwość, to sobie oryginalne Tamagotchi kupię. Czy one w ogóle istnieją? Możecie mi dać znać w komentarzu i możecie dać znać w komentarzu, co ostatnio sobie kupiliście, bo być może kupiliście sobie mikrofon, ponieważ chcecie wejść troszkę głębiej w gaming pod kątem streamingu czy też nagrywania gier. No i właśnie, kupujecie taki mikrofon, czy to dynamiczny, czy pojemnościowy, czy też, dajmy na to, taki stricte gamingowy, który z jednej strony jest pojemnościówką, a z drugiej pięknie świeci, żeby migotał wam w kadrach. No i właśnie, ten mikrofon jest kupiony, wyciągacie go z pudełka i zastanawiacie się, co zrobić, żeby on w pierwszej kolejności nie był waszym wrogiem, a jednak przyjacielem i pozwolił dobrze eksponować głos. W dzisiejszym materiale właśnie na tym się skupimy, dlatego zapraszam do oglądania. Naszym dzisiejszym klikiem doświadczalnym będzie ten oto Asus ROG Carnyx. Mikrofon, który, powiem wam szczerze, leży już u mnie no, naprawdę długi czas. Wstępnie miał być testowany, później pojawiło się mnóstwo zaległości, które musiałem nadrabiać. Okres atrakcyjności jego review minął, no i przy okazji stwierdziłem, że też zainteresowanie nim jest raczej w zakresie grupy, która jest absolutnym fanem marki Asus, bo umówmy się, pierwszy lepszy użytkownik na mikrofon wstępnie wyceniony na 900 zł nie będzie się kusił. Aktualnie jego cena to jakieś 600, więc jest już znacznie lepiej. W każdym razie, no jeżeli chodzi o ten mikrofon, jest to urządzenie na USB, czyli obchodzimy całościowe zapotrzebowanie na interfejs, oddzielny przewód XLR, czyli wszystkie te rzeczy, które niedoświadczonemu użytkownikowi mogą sprawić trochę więcej problemów, aniżeli ułatwić robotę. Myślę, że też dlatego spora część mikrofonów w ostatnim czasie, poza na przykład XLR-em, dorzuca USB, którym możemy całość spiąć z PC-tem. Carnyx ogólnie, tu startowo nadmienię, wygląda dosyć agresywnie, zresztą można to zobaczyć, bo te wszystkie ramki w koszyku są takie ostro ciosane. No i mamy podświetlenie, dla części z was może to być atut, no bo wiadomo, w kamerce zawsze coś tam pobłyskuje, jeżeli dajmy na to streamujemy, albo tak jak ja teraz nagrywam wideo, no to przede mną znajduje się coś, co w różnych barwach się tutaj mieni, no i można to sobie dopasować w aplikacji. Jest on dostępny w kolorystyce białej i czarnej, najważniejsze jednak, że mówimy o mikrofonie, co prawda z charakterystyką kardioidalną, ale jednak jest to mikrofon pojemnościowy, czyli taki, który wybacza troszkę mniej, mówiąc o samym otoczeniu. Dlatego też jest on dobrym kandydatem pod poradnik, mający pomóc wam w zrozumieniu pewnych zasad, które później już indywidualnie będziecie dostrajać, bo tak, to nie jest przepis na idealny mikrofon, tylko raczej taki zbiór punktów, które warto odhaczyć i zastosować je, no ale musicie je doprecyzować w 100% pod wasze urządzenie, bo każde urządzenie będzie wymagało troszkę innego ułożenia, troszkę innych ustawień, więc macie wskazówki, a z tych wskazówek później korzystajcie przy ułożeniu swojego mic'a. No więc informacja numer 1, bardzo podstawowa, ale zastanówcie się nad tym, jak wygląda obszar, w którym nagrywacie. Aktualnie przykładowo mój setup, czyli obszar, w którym teraz nagrywam, jest zaadaptowany akustycznie do, powiedziałbym, że w stopniu raczej zerowym. I u mnie przykładowo ograniczenia wynikają po prostu z musu przesiadywania właśnie tutaj, bo tylko w tym miejscu moje biurko jakkolwiek się zmieściło i było to w miarę ustawne. No a poza tym właściciel też, od którego wynajmujemy mieszkanie, nie zgadza się na zbyt mocną ingerencję w postaci na przykład przyklejania pianek i tak dalej. Z kolei pianki stojące w formie takich standów, które trzeba by przestawiać, zagracałyby zbyt dużo miejsca. Także no jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Natomiast jeżeli wy macie możliwość, to szukajcie takiego obszaru, w którym echo będzie jak najmniej. Wystarczą na przykład grubsze zasłony, poza tym jakiś grubszy dywan, czy też na przykład meble, kanapa. Dzięki temu wasz głos na pewno będzie przyjemniejszy, nie będzie taki rozchodzący się, rozbiegany. Na pewno kojarzycie tą sytuację, kiedy stoicie w pomieszczeniu świeżo po remoncie, no i słychać w nim echo, no bo nie ma żadnych mebli, nie ma czegoś, co absorbuje część rozchodzącego się dźwięku. Dlatego dobrze jest stanowisko w sytuacji, gdy nastawiacie się na nagrywanie czy streamowanie, po prostu czy to dywanem, czy pufą, czy fotelem, czy zasłonami uprzytulnić, aby rozbić odrobinę echo. Zresztą posłuchajcie sami, w tym momencie jestem po prostu bez żadnych uzupełnień obok mikrofonu, no i możecie usłyszeć, jak to brzmi. A teraz trzymam dwie poduszki, no i już te dwie poduszki sprawiają, że całość brzmi zupełnie inaczej. No ale właśnie, skoro już mówimy o ustawieniu mikrofonu, no to... No właśnie. Tak naprawdę już po chwili zrozumiecie, że taka podstawa niespecjalnie nadaje się do użytkowania w sytuacji, kiedy streamujecie, kiedy jesteście bardziej dynamiczni przy biurku, no i jednocześnie nie chcecie, aby wszystkie kliki, wszystkie uderzenia w biurko, wszystkie puknięcia trafiały na kapsułę. Wtedy przyda wam się ramię. Dlatego naszego Carnyxa odkręciłem właśnie od podstawy jedynym słusznym narzędziem, czyli monetką. Zawsze warto mieć monetkę w kieszeni. No i zawiesiłem go na ramieniu, więc teraz zróbmy taki delikatny test, mianowicie też sobie zacznę pukać w blat.
No i te puknięcia są znacznie lepiej izolowane, ponieważ mikrofon nie ma bezpośredniego kontaktu z powierzchnią użytkową. No i jeżeli samo podwieszenie Wam nie wystarcza, to można też skorzystać właśnie z koszyka przeciwwstrząsowego. Całe szczęście Carnex ma taki zaimplementowany, chodzi o to, że mikrofon jest zawieszony na takich gumeczkach między obejmą, no i to sprawia, że mikrofon trochę lewituje względem podstawy, a nie jest do niej na sztywno przytwierdzony. No i właśnie te gumeczki mają za zadanie odizolować jeszcze mocniej wszelakie wstrząsy, drgania, żeby nie były przenoszone na kapsułę. No ale okej, umieszczenie mikrofonu na blacie to jedno, a trzeba też pamiętać o tym, że równie istotne jest umieszczenie mikrofonu względem naszych ust. No bo kiedy jesteśmy dalej od tego mikrofonu, to cały głos nabiera trochę więcej powietrza, jest taki bardziej przestrzenny, natomiast też dociera tutaj więcej echa, które może być niekorzystne. Z kolei, kiedy podejdziemy bliżej do mikrofonu, będziemy znacznie bliżej kapsuły, no to nasz głos będzie cieplejszy, będzie taki przyjemniejszy, być może bardziej radiowy, głębszy, ale tutaj też trzeba kierować się dosyć istotnymi zasadami. Mikrofon ma przeważnie dwa sposoby osadzenia obszaru zbierającego dźwięk, czyli właśnie kapsułę, pion i poziom. Wielokrotnie w swojej historii odwiedzania wszelakich streamów widziałem osoby, które przez mylną ocenę wizualną produktu układały go nie tak, jak powinny, więc mówiły na przykład do góry, podczas gdy kapsuła była pionowo, bądź też mówiły do boku, podczas gdy kapsuła była poziomo i trzeba było mówić właśnie od góry. Zresztą, no, rzućmy okiem, lepszego przykładu chyba nie da się w ogóle zorganizować, mianowicie aktualnie mówię do tego mikrofonu w sposób poprawny, czyli bezpośrednio do kapsuły, natomiast niektórzy mogą wpaść, że ten mikrofon ma kapsułę od góry, no i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, sami widzicie, głos stracił na sile, jest zupełnie inny, jest gorszej jakości, dlatego tak ważne jest ocenienie, w jaki sposób w danym mikrofonie znajduje się kapsuła, no i mówienie do odpowiedniej strony. No i dodatkowo pamiętajmy, że tutaj mamy mikrofon kardioidalny, to zbiera najlepiej wokal od frontu kapsuły, a nie od tyłu, od boku, czy właśnie od góry, no bo ta jedna strona jest faworyzowana. Okej, czyli mówimy już do odpowiedniej strony, no i jesteśmy odpowiednio blisko. A nie, bo jeszcze pojawiały się te głoski wybuchowe, które też wypadałoby w jakiś sposób wyeliminować, tylko w jaki? No i w waszych głowach pewnie pojawiło się teraz jedno rozwiązanie, mianowicie popfiltr, i owszem, można go stosować, tyle że mało który producent oferuje popfiltry dedykowane do swoich mikrofonów, a jeżeli już oferuje, to są one przeważnie dosyć drogie, no więc pozostajemy tak naprawdę z możliwością zakupu dosyć budżetowego, ale działającego rozwiązania w formie takiego pałąka, na którego końcu jest dosyć duży, okrągły filtr z naciągniętą tkaniną, no i on owszem, wyhamuje to powietrze, tyle że jednocześnie zasłoni pół naszej twarzy, i kiedy patrzę sobie teraz na transmisję sprzed kilku ładnych lat, gdzie używałem takiego filtra, no to stwierdzam, że co ja miałem w głowie, że coś takiego w ogóle znajdowało się przed moją twarzą. To wygląda okropnie. To sprawia, że kamerka, która nas rejestruje, widzi sporo czarnej powierzchni właśnie przed ustami. Nasze usta kompletnie gdzieś tam są odcięte od widza. Znajdujemy się w zasadzie za formą jakiejś zasłony. Z drugiej strony można pokusić się o filtr gąbkowy, który jest już jak najbardziej w porządku, i powiem Wam, że jest to rozwiązanie, które rzeczywiście bardzo daje radę, szczególnie, że te gąbki dodatkowo delikatnie ocieplają same brzmienie, więc moim zdaniem jest to rozwiązanie w punkt, natomiast tutaj w przypadku Carnexa mamy coś takiego jak panel dotykowy do wyciszania, więc jeżeli założymy tutaj gąbkę, no to z automatu nie mamy dostępu właśnie do górnego panelu, musielibyśmy wycinać dziurkę, ale można to obejść troszkę inaczej. Zapytacie jak? Otóż rozchodzi się ustawienie mikrofonu względem naszych ust pod delikatnym kątem, tak jak ma to miejsce właśnie w tym momencie, gdzie mówię do kamery i ta kamera znajduje się bezpośrednio przede mną, no ale mikrofon jest odsunięty w ten sposób, skierowany nadal w moje usta, natomiast kiedy teraz mówię p, b, p, b, to te głoski nie są tak wyłapywane, ale kiedy odwrócę się do tego mikrofonu i powiem p, b, p, b, no to właśnie, widzicie różnicę? Dlatego warto ten mikrofon po prostu z osi delikatnie znieść, ale jednak pozostawić go wycelowany w nasze usta, bo to sprawia, że głoski wybuchowe nie uderzają bezpośrednio w kapsułę, a jednak idą troszkę obok, a ten głos jest w odpowiedni sposób wciąż zbierany. To naprawdę jest drobna zmiana pod kątem osadzenia, ale jednocześnie zmiana ogromna, mówiąc bezpośrednio o ekspozycji naszego wokalu. Wydaje mi się, że temat fizycznego ustawienia mikrofonu na biurku mamy już załatwiony, wiecie jak mniej więcej osadzić go w przestrzeni, żeby uniknąć ewentualnych problemów, ale jest jeszcze jeden aspekt. Aspekt, który moim zdaniem warto wziąć pod uwagę, jeżeli już nagrywacie, czy też streamujecie. Mianowicie, chodzi o kompresor. Kompresor ma za zadanie wyrównać dźwięk, czyli podbić partie niskie i zniwelować partie wyższe, żeby głos brzmiał w miarę równo. To tak w dużym uproszczeniu. Generalnie kompresorów mamy mnóstwo, możemy korzystać z różnych rozwiązań. Z tego, co widziałem w ostatnim czasie, na przykład Elgato w swoim Wavelinku oferuje właśnie taki kompresor, który jest bardzo przyjemny, przejrzysty, obrazowy, no ale żeby go mieć, no to
dlatego trzeba mieć Wavelinka. Żeby mieć Wavelinka zainstalowanego i działającego, to z tego co się orientuję, wciąż trzeba mieć jakieś urządzenie Elgato powiązane z audio. No ale skoro nie mamy kompresora od Elgato, to naturalnie trzeba posiłkować się rzeczami, które są proste, łatwe w obsłudze i dostępne na przykład w OBS-ie. Więc wchodzimy w filtry na ścieżce dźwiękowej, następnie klikamy prawym przyciskiem myszy, no i tutaj dodajemy sobie kompresor. Ja już taki kompresor wstępnie pod ten mikrofon przygotowałem. No pamiętajmy, że każdy mikrofon będzie wymagał odrobinkę innej kompresji, co nie zmienia faktu, że w sieci krąży mnóstwo takich ogólnych zasad, którymi warto się kierować. W przypadku samego Karnexa ustawiłem całość następująco, czyli stosunek 5 do 1 i bardzo często, kiedy streamowałem na Twitchu, na YouTube, to właśnie miałem stosunek albo 4 do 1, albo 5 do 1. Moim zdaniem jest to taki idealny, dzięki czemu te wartości najwyższe są w odpowiedni sposób zbijane i nie jest to taka intensywna kompresja, tylko taka przyjemna. Jeżeli chodzi o próg, w tym wypadku wszystkie wartości, które są powyżej tych 17 dB, troszkę to poprawiłem, będą zbijane, będą kompresowane. Chodzi o to, że jeżeli będę zbyt dynamiczny, zbyt głośny, będę krzyczał podczas grania w horrory, no to wszystkie wartości mojego głosu powyżej minus 17 dB będą zbijane o odpowiedni stosunek, no i na przykład ten krzyk nie będzie taki bolesny dla słuchacza, tylko będzie odpowiednio zbity. Wiadomo, że wciąż będzie wiadomo, że ja krzyczę, a nie jestem jakiś taki mocno stłumiony, natomiast nie będzie to w żaden sposób drażnić widza. No i dalej mamy atak. Atak, który jest u mnie ustawiony na 3 milisekundy. Generalnie uważam, że ten atak powinien być szybki, błyskawiczny, a nie w jakimś stopniu opóźniony, ponieważ wtedy będą takie sytuacje, że najpierw będzie ten krzyk bardzo głośny, a dopiero później będzie zjeżdżał. Także atak jak najszybszy, natomiast samo wyjście, czyli odpuszczenie, moim zdaniem może być już takie stonowane, żeby ten sobie kompresor schodził delikatnie, a nie był taki raptowny, że nagle znowu całość się podbija. Jeżeli chodzi o wejście kompresora, szybkie, dynamiczne, jeżeli chodzi o zejście 200 milisekund, moim zdaniem jest jak najbardziej w porządku. No i jest jeszcze ta wartość zysk na wyjściu, tutaj tak naprawdę musicie dopasować sobie całość totalnie, indywidualnie do waszego mikrofonu. Bardzo często u mnie była ona zostawiona po prostu na zero, nie bawiłem się tym kompletnie, bo nie było większego sensu. W każdym razie, skoro kompresor jest już ustawiony, to warto wspomnieć o tym, że streamer bardzo często przy mikrofonie się kręci, no i jego głośność jest zmieniana. W tym momencie jest już troszkę ciszej, w tym momencie jest znowu głośno, w tym momencie jest znowu ciszej. A jeżeli włączymy sobie kompresor, spójrzcie sami, no to w tym momencie będę się kręcił, no i ten głos będzie znacznie, ale to znacznie przyjemniej pracował. Kolejna sprawa, jeżeli mam wyłączony kompresor i zaczynam do tego mikrofonu krzyczeć, no to całość jest troszkę nieprzyjemna. A kiedy uruchomię sobie kompresor i zaczynam znowu troszkę głośniej mówić, to jednocześnie te wartości wyższe są zbijane, no i dzięki temu rzeczywiście ten mikrofon pracuje bardziej równomiernie. Też pamiętajmy, że w OBS-ie, jeżeli chodzi o filtry, to one pracują od góry do dołu, więc jeżeli już ustawiacie kompresor, to wcześniej warto ustawić bramkę szumów, następnie kompresor, a dalej jakiś equalizer, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba. I to jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o ustawienie mikrofonu, takie wstępne, podstawowe, z którym możecie na początku zaczynać swoją przygodę, a później możecie dokładać kolejne elementy. Właśnie ekwalizacja, jakieś bramki szumów, czy inne rzeczy, które mogą wam pomóc w uzyskaniu odpowiedniego brzmienia. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o ustawienia fizyczne mikrofonu, są pewne ogólne zasady. Jeżeli chodzi o ustawienie kompresora, też są ogólne zasady, co nie zmienia faktu, że tutaj moim zdaniem metoda prób i błędów jest najlepsza, więc robicie sobie jakiegoś streama prywatnego, na którym nadajecie, sprawdzacie, jak to wszystko brzmi, następnie zmieniacie pewne parametry, znowu nadajecie, znowu zmieniacie i tak do uzyskania najlepszego efektu, szczególnie jeżeli jeszcze wchodzą jakieś ekwalizacje i tak dalej, no trzeba się z tym odrobinkę pobawić, ale o to chodzi, żeby ten proces po prostu przejść, żeby sprawdzić, jak wszystko wygląda, jak to działa i co u was sprawdza się najlepiej. Także co, moi drodzy, to wszystko ode mnie na dzisiaj. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że taki poradnik przyda wam się po prostu przy rozpoczęciu waszej przygody streamera, youtubera. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, piszcie koniecznie w komentarzach. Ja na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć, a jeżeli będzie ich naprawdę dużo i coś dla was jest niejasne, coś chcielibyście, żebym wyjaśnił troszkę bardziej, trochę mocniej, no to postaram się też zrobić na ten temat materiał, szczególnie, że mamy różnego rodzaju właśnie takie króliki doświadczalne, z których możemy korzystać. Tutaj mamy Asus ROG Karnex, który dzisiaj nam towarzyszył, ale możemy równie dobrze coś takiego zrobić nawet na mikrofonie dynamicznym i tak dalej, i tak dalej. Jest na czym pracować, organizmy do takiej zabawy mamy. Oj, stuknąłem się w łokieć. No dobra, moi drodzy, kończymy. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, dziękuję wam za obecność. Mówię, mam nadzieję, że paradnik wam się przyda. No i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie, cześć!